Dobra, to jest nasza, tak, to jest nasza linia lokalna, a to jest ta nasza linia, która płynie gdzieś dalej. Witamy z tej, cześć, cześć, znowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Miasto Ogrodów, Miasto Szczęścia. Jest, a właściwie pozostało nam 68 dni do otwarcia metra na Woli. Tak będę teraz mówić w każdym odcinku, a właściwie nas wspominać o tym, że ile dni pozostało do otwarcia metra, no bo mimo wszystko to jest dla mnie trochę szczególna rzecz. No i tak, rzeczy ciekawostki. Tutaj mamy tą autostradę, która się tutaj ciągnie i ona zostanie podłączona tutaj z drugiego końca, tu gdzie jest rondo. Będzie podłączona z tą autostradą, którą dzisiaj dociągnąłem tutaj aż. Tak, my ją tutaj trochę powoli, powoli pomiędzy odcinkami ją ciągnę, żeby dalej, dalej tu się nam pruła. Proszę, proszę bardzo, do góry. Tutaj było to rondo zrobione ostatnio, właściwie ostatnio był zrobiony cały ten węzeł. I tak, tu widzę jakiś się zrobił niezły korek. Ciekawe czemu. Tutaj chyba im trochę nie podoba się ten mały tutaj ten zjazd. Co się, mnie też on się nie podoba, no ale... Nawet tego nie mogę zrobić. No to jeżeli nic nie mogę zrobić, no to co począć? No spokojnie, możemy zrobić jedną rzecz, a mianowicie coś takiego i tutaj w teorii teraz możemy dorzucić więcej pasów. I może teraz dzięki temu będzie trochę lepiej tutaj jeździło, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, no jadą. No jakiś się zrobił taki lekki koteczek, ale nie powinien tutaj długo ich zatrzymać, miejmy nadzieję przynajmniej. I tutaj się wspina nasza autostrada, tutaj się, o właśnie wody im brakuje, widzę. Tak, bo tutaj dociągnąłem też, żeby się jakiś handel tam pobudował, jakby coś, taki zwykły, zwyczajny. Więc tutaj dajmy, żeby wyciszyć im to mimo wszystko, żeby nie było jakoś tam głośno i no, żeby było im przyjemnie, tak czy siak. Tutaj z kolei z tej strony, no to nie przewiduję jakichś zbytnich dużych problemów co do chaosu i hałasu, więc póki co na razie dotąd mogę doprowadzić faktycznie jakieś wyciszenie, natomiast dalej to raczej wątpię. Bo tutaj to jest też taka dosyć duża, no, przepaść, jeżeli chodzi o wysokość, co jest trochę faktycznie odczuwalne. Tutaj bardzo ciekawy jest ten jeden wjazd i ten drugi tutaj zjazd i wjazd, przejazd. W teorii dałoby się nawet przez to przejechać. No ale dobra, mniejsza z tym, wydaje mi się, że to mogło trochę poprawić ruch tutaj w tym miejscu, sprawdźmy. No jest duży ruch i to w dwóch kierunkach. Chociaż mało jest wyjazd. Ale to może jeszcze kwestia tego, że oni tutaj jeszcze się z tym może nie zaznajomili. Co? Może tak, może nie, kto to tam wie. A nie, zobaczcie, już jadą. No, no to, to dobrze. Czyli wszystko działa. Stąd też widziałem, że wjeżdżają jakby coś. Jeszcze tam różnymi pasami skaczą, ale to dobrze. I co do tego tutaj też zjeżdżają jakby coś. I duży jest popyt na zjazd i z tego co widzę dojazd do tych parków, do tych nowych sklepów. Okej, okay, dobra. To działa, trzeba się cieszyć. Zobaczmy czy tutaj może zaczęli działać z tego jednego pasu tutaj, który zrobiliśmy wcześniej. Tak, zaczęli też z niego korzystać. To dobra nowina. Dobrze, no to tak, w ostatnim odcinku sobie doprowadziliśmy tutaj tramwaje pod sam odcinek, koniec odcinka. Jak to wygląda i jak to działa? No mamy tutaj stacjometra. Stacjometra działa normalnie chyba. Jeżeli chodzi o tramwaje, też nie przewiduję jakiegoś nie wiadomo jakiego tłoku. No dokładnie, może jest jakiś, co to po niektórych miejscach po prostu jeszcze dużo ludzi czeka, albo tutaj po prostu jest ta linia, która tutaj faktycznie gdzieś dojeżdża i robi niezły skrót, bo tutaj przejeżdża też przez tą dzielnicę handlową, co może być dosyć dużym skupiskiem właśnie tej części ludzi. Co do samej tej stacji metra, z tego co pamiętam, nie dociągnąłem jeszcze chyba stąd tego metra, ale zaraz zobaczę, bo nie pamiętam. A nie, to jest to metro, no to dociągnąłem. No bo nieważne. A jak jest w drugą stronę, bo tutaj mam drugą linię metra, tramwajową. Ona też, spokojnie widzę, spokojnie z niej sobie ludzie korzystają. Tu jest 11, tu jest parę więcej ludzi. I ona tak tutaj też łączy niektóre dzielnice tak poprzek. Więc dobrze. Okej, okay, widzę, że naprawdę ładnie wygrywamy poza tym nasze wszystkie mecze. To jest co najmniej bardzo dobrą wiadomością. Dobrze, mamy świetny popyt na handel, czyli to, co jest nam najbardziej ważne teraz w tymże mieście. I tak, pytanie jest podstawowe. Czy to jest zwykła dzielnica bez tego, co nas najbardziej interesuje? Okej, okay, dobra. To tutaj sobie zrobimy dzielnicę
Z tym to się robi ciasno już to trochę, ale dobra. Dociągnijmy sobie dotąd i tutaj małym pędzlem dociągnijmy sobie tutaj jeszcze. I właściwie tutaj tą zajezdnię też możemy sobie wciągnąć. Tutaj, tu i tutaj też jakby coś. Tak. Tutaj to powinno to być w tej dzielnicy, jakby coś, dobra. I to sobie możemy wyrównać, ponieważ na autostradzie żadnych dzielnic nie powinno być. A tutaj, poczekaj, o, właśnie jak sobie weźmiemy tak, to sobie ładnie rozgałęzimy te wszystkie tutaj dzielnice, które tutaj mogłyby się na przykład pojawić dziwnym trafem. Tak, tutaj też. Dobra, i tutaj się będą kończyć. O, mieliśmy mniej więcej tutaj. Tu w sumie możemy sobie to dociągnąć jeszcze trochę bardziej, ponieważ te rondo też bym zrobił, żeby nie było żadnej dzielnicy, to będzie też trochę pomocne, bo jakby coś wtedy wszystkie nasze, wiecie, tiry czy takie inne tam rzeczy mogą dojeżdżać, żeby spokojnie korzystać z autostrad. No i tak, a czemu ja tu stworzyłem osobną dzielnicę? Ponieważ to jest ekologia. Tak, bo to jest ta seria, w której ekologią się zajmujemy. W ogóle tutaj ten przynajmniej powinien się nazywać zajezdnia, nie wiem jeszcze jak, zajezdnia jatki? Możliwe. Nie wiem, dziwna co najmniej nazwa. Dobra, tak czy siak, dajemy tutaj, żeby się budowali nasi ludzie. W sensie nasze sklepy, dokładnie. I one tutaj będą normalnie. No w sensie w miarę proste tutaj budynki, bez jakichś tam przekombinowanych zakrętów, skrętów i innych fikumiku. Tu sobie zrobimy nawet podłączenie tam z tą częścią. A to dlatego, że lubię. Po prostu nie ma jakiegoś większego tutaj znaczenia, czemu tam podłączyłem, a czemu tutaj nie. Tu się podłączymy i tutaj jakiś monument możemy postawić. Po prostu postawić, tak dokładnie, widzę, masz masło myślane. Tylko co nam tu wejdzie? No nie wiem. To dobra, ale to jest drogie, to nie. I też coś takiego, co na to mnie stać. Byłoby miło. Czekaj, to jest już przyduże. To jest za małe. To jest przyduże. Dobra, to z tej pierwszej kategorii nam nic tu nie będzie. O, to nam wchodzi. Przyjazny sąsiad. Tak, a może coś jeszcze bardziej sensownego nam wejdzie. Stacja będzie nad klimatem nie w tym kierunku jest wykręcone. Dobra, niech będzie. Proszę bardzo, park przyjaźni. Oj, to mi się skojarzyło z jedną dzielnicą Warszawy, która się tak nazywa. Też co do osiedle przyjaźni jest takie. No, i to powinno nam tutaj dosyć ładnie to zasilić. Jeżeli chodzi o przystanki, czy my tutaj mamy jakieś, bo tutaj widzę, że właśnie jest dosyć duża przerwa co do naszych przystanków. Tutaj i tutaj. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem ważnej rzeczy co do tramwajów. Się zapytałem dzisiaj, bo dziś był punkt informacji co do, bo wiecie, to nagram w inne dni niż się to później publikuję. Zapytałem się, jak są rozmieszczone tramwaje. No. Jak są rozmieszczone tramwaje, przystanki tramwajowe i autobusowe. No i się dowiedziałem, że tramwaje się zazwyczaj zatrzymują przed skrzyżowaniem, powinny przynajmniej, a autobusy przeciwnie, za skrzyżowaniem. Tu nam się w ogóle. Ojejku, ale się to fajczy. Gdzie jest moje fire station? Halo? Gdzie jest moje. Jest. No. Gdzie jest reszta? Jeden fire przyjechał tylko. Gasić to, gasić mi tutaj straż pożarną. No, widzę, że już ją ładnie gaszę, ale trochę mi to się nieźle spaliło, niestety. No ma, tutaj widzę, że się już pobudowali, więc bardzo dobrze. Mogę spokojnie tutaj też sobie dać wodę, żebyście się tutaj było ładnie. Wyciszymy wam tu nawet. Tak, możemy nawet wam tutaj wyciszyć tą część, to wtedy dzięki temu będziecie mogli sobie tutaj w ciszy jeździć. I tak tutaj trzy pasy. No i stąd tutaj nie przeprowadzę tamtędy tej żadnej ścieżki czy czegokolwiek, ale tutaj jest miejsce na taki skrót myślowy. I tu ewentualnie mogę sobie wcisnąć takąże dzielnicę. Tutaj nawet z takim podłączeniem. To może nawet się okazać bardziej sensowne niż później się zobaczy. I tutaj będzie jeszcze jedna część handlu. Zobaczymy. Może to coś urodzi, może nie, ale zobaczymy. Natomiast tutaj, żeby nie było, że to tak sobie po prostu zostawiłem, tutaj sobie zrobimy oczywiście dojście piesze. Okej, okay, widzę, że jesteśmy na minusie. Co mnie się nie podoba, no ale no. Jakby powiedzieć, trzeba żyć z tym, co jest. Dobra.
I stąd sobie tutaj idzie nasza ścieżka. I tutaj by się właśnie zeszło na to. Okej, dobra. Widzę, że całkiem nieźle to wygląda. I teraz tak, czy my tu mamy... Mamy. Proszę bardzo. Tu sobie zrobimy dojście, jeżeli chodzi o ten nasz park. Natomiast właśnie tutaj było to idealne takie dojście, bo tu trzeba po prostu zrobić dojście na ten dworzec. Od tej drugiej strony. Tak, tu pewnie się nie będzie dało w ogóle tego zabić, co nie? No dokładnie. Natomiast raz, dwa, trzy, to nie jest, czy się to podłączyło. Podłączyło się, świetnie. I tu byśmy sobie zrobili raz, dwa, trzy. I tutaj stąd też tak samo w dół. Okej, tylko tu się nie chce podłączyć. Dobra, jak najbliżej tego i jak... No, tak, tak. Czekaj. Odsuń. Jest, dobra, świetnie, podłączyło się. I stąd sobie zrobimy po prostu kładkę. Dobra, no jakby coś, to faktycznie może nam dać tutaj jakieś podłączenie. Tutaj się nie podłączymy, bo tutaj jest już tunel. Więc to faktycznie na minus. Natomiast stąd tutaj możemy jeszcze zrobić tą jedną kładkę od tego miejsca, która nam tutaj podłączy jeszcze jedną, to właśnie tą część. Więc tutaj sobie zróbmy dojście. No, jeszcze przesadziłem. Raz, dwa, trzy. Ok. Dalej tu. I później. O! Coś nam wbiło kolejny poziom, tylko nie wiem co, bo tak szybko mignęło. Zaraz zobaczymy. My tu nie mamy chyba żadnych innych rzeczy niż. Okej, widzę, że tutaj trzeba zrobić normalną ścieżkę. Chyba, że... Czekaj. Tak, trzeba zrobić normalną ścieżkę. Ja nie mogę. Co za badziewie. To sobie zrobimy to... W ogóle chyba nie da się nic zrobić. No. No, ale stąd już by nie się dało. Dobra, wiecie co? Podziękujemy tej kładce tutaj z tej strony. A moje pytanie jest, co nam biło kolejny poziom, bo albo to było to... Ale nie wiem, nie wydaje mi się, żebyśmy tu, bo tutaj to już od dawna jest na wysokim poziomie. Musiał to być jakiś park? Ale my tu nie mamy żadnych parków chyba. No nie wiem. Nie wiem, naprawdę się zacząłem teraz zastanawiać, co nam biło kolejny poziom. Okej. Może to był i las. Może, czekaj. Najprostszy sposób na to jest sprawdzenie, czy mamy jakąś dużą ceruzownię i jej nie widzę. Czyli to chyba było Industries. Poczekaj, tak, w ogóle my tu nie mamy żadnych fabryk, prawda? Tak. Potrzebowaliśmy jakiej... bo byśmy już potrzebowali czegoś większego. Większego, sensowniejszego. Sprawdźmy. Nie, żadnej takiej fabryki nie mamy. No to co tu dużo mówić? Postawiamy. To się wywali, to się postawi. Dobra, i tutaj widzę, że trzeba to przybliżyć. Okej, nawet tak parę uliczek bym powiedział. Dobra, no to zacznijmy sobie stawiać to i będzie to nam dosyć dobrze już szło. Bo tutaj właśnie pamiętałem, że trzeba już od jakiegoś czasu tutaj trochę to zwiększyć tu produkcję tego ogólnie wszystkich tych surowców, bo tutaj no jest potencjał, ale no nie ma jak go wykorzystać. Tak, to była strata pieniędzy, ale mniejsza z tym. Ale mniejsza z tym, bo tutaj się nie liczy o tą stratę pieniędzy, tylko o ogólny zysk. To tutaj sobie dajmy to jeszcze wydłużmy. To sobie tutaj wytnijmy całą tą uliczę. Aha, widzę właśnie, że tutaj coś chyba zeszliśmy za daleko, ale dobra, jak coś za daleko poszliśmy, to zaraz to naprawimy. To sobie przesuńmy, bo tutaj to właśnie trzeba przesunąć. Tam trochę druta usunęliśmy, zaraz go postawimy. Jeszcze się bym się chciał właśnie zająć tym handlem na tej wyspie, na tej drugiej części miasta. Okej, tu widzę, że nam się zrobiło nowe skrzyżowanie. Dobra. Tutaj sobie zrobimy zjazdy. Taki. I taki. Dobra, więc mają w dwóch kierunkach, jakby coś, jak to woli, tak woli. Dobra, tutaj widzę, że się otworzył nowy rynek, bo mają nową drogę. Ale zaraz ją zamkniemy, więc spokojnie, oni mogą na razie sobie tu pojeździć, bo im się spodobało.
I tutaj to, proszę bardzo. Tyle. No, z tyle na pewno by się przydało. I jeszcze chyba tyle możemy postawić. Okej, pieniądze się skończyły. A my tu nie możemy zejść poniżej tam jakiegoś tam pułapu. Zapomniałem o tym. To o tym zapomniałem faktycznie, ale dobra. Ale zaraz Industis nam się tu odpłaci chyba. Mam nadzieję. Okej. Raz. Dwa. Cztery. Ta. Na moje pytanie teraz, czy wejdzie ładnie tutaj ten budynek? Ja wiem, że nie mam pieniędzy, ale tylko popatrzymy, czy ładnie wejdzie. Ładnie wejdzie, czyli dobrze. Czyli jednak trochę zmarnowałem pieniędzy. Skoro się skończyły, to jednak trochę musiałem zmarnować pieniędzy. To wywalmy. To również tu jakiś drut szedł. Chyba był ważny. Ci się chyba sami utrzymują. Ci są chyba w stanie sami się utrzymać, ale nie liczę na to, na coś takiego na zbyt długo. Dobra, tu sobie zrobimy podłączenie mimo wszystko. I tak by było dobrze. To możemy wywalić. Tutaj w tym miejscu akurat mi pasuje nawet, tylko tak. To trzeba na pewno przenieść. I to na razie chyba przeniosę gdzieś tutaj. I tu widzę, że się już nawet woda skończyła, ja nie mogę. Tu już jakaś wyższa szkoła jazdy, żeby nawet woda im się skończyła. Dobra, no to sobie doprowadzimy ładnie. Tak, dotąd, świetnie. I stąd, tak, bo tu widzę, że nasza ta duża droga się ciągnie. I tutaj, proszę bardzo, do tego miejsca macie też podłączenie. Więc w teorii teraz powinno wszystko dobrze działać. Jak chcą dojechać tutaj, to mają jak nawet dojechać. Ciebie możemy na razie przesunąć nawet gdzieś tutaj bliżej. No, tak, bo czemu by nie? Co do prądu, nie wiem czemu nie macie prądu. Aha, bo jesteście niby blisko, ale jednak daleko. Dobra, teraz jesteście już i blisko, i daleko. Czy nasz auto, bo tak, tu pamiętam, że kiedyś chyba jakieś miałem plany, ale to chyba zamierzchłe plany faktycznie, żeby puścić im tu autobus. Więc im tu puścimy autobus, żeby po prostu podwoził ludzi jakby coś do pracy. No i tak, póki co na razie nie ma tutaj zbyt dużo miejsc jeszcze, gdzie bym mógł ich podwozić. Więc sobie ten autobusik puścimy. No, tu był dobry początek. I teraz tak. Tutaj będziesz podjeżdżać. Później tu na rogu się zatrzymasz, to sobie trochę zgarniesz ludzi. Przy czym później tu. Tutaj masz dobrą miejscówkę też na zgarnianie ludzi. Tu sobie wykręcisz. I tutaj. Później najlepiej jakbyś mi tu jakoś dojechał tędy. A, tu masz taką ładną drogę do zawracania. Jak miło. Albo ewentualnie możemy cię pociągnąć, i to jest chyba nawet dobry pomysł, żeby go pociągnąć do jakiejś komunikacji masowej. Czyli albo do metra, albo do tramwaju. Chyba do tramwaju byłoby mimo wszystko lepiej. No, to powiedzmy, żebyśmy zrobili ci kolejny przystanek. Ani tu nie jest dobrze, więc już postawimy w tym miejscu. Tak, bo tutaj byłby. Dałoby się go jakby coś tutaj dociągnąć. Ale tam na dół już nie. Nie. Tutaj tu już bym nie miał, więc nie ma sensu nad tym myśleć. Tu jest korek. Co to za korek? Przepraszam bardzo, halo, halo. Ja kojarzę, że mogą być korki w tych dzielnicach, ale nie aż tak wielkie. A jak ja im tu dorzucę autobus, to będzie jeszcze gorzej. No trudno. No trudno. Tu na pewno możesz podjechać pod to. Z tego na pewno też będą wyjeżdżać. Może się trochę korki pojawią, ale trudno. I tutaj przystanek i tu sobie nie, tu dojeżdżasz i kończysz. No to mamy zrobione. Teraz zastanówmy się, czemu tu są takie wielkie korki. Bo to jest zła wiadomość. Chyba wiem, tu trzeba by było o właśnie coś takiego zrobić. Ta. I teraz to wy macie tutaj pasy do jazdy. O, i proszę bardzo, tutaj sobie możemy ładnie teraz porozdzielać, więc jakby coś mają teraz plany, gdzie kto powinien jechać ewentualnie. Jak już zaczną, jak będą chcieli myśleć, czego im nie polecam szczerze, to mają. I tutaj woda już widzę, że znowu płynie dobrze. Też dobra wiadomość. Budynek płonie, nieważne.
I chyba jeszcze jedną rzecz byśmy tutaj dostawili, bo jak mamy pieniądze z powrotem, to ja bym tutaj im bardzo chętnie postawił stację. Bo co prawda tutaj nie ma jakiegoś wielkiego, niewiadomego jakiego ruchu, no bo nie ma, nie ukrywajmy tego, ale mimo wszystko to jest dobre miejsce na stację. Dobra, i stąd tutaj byśmy sobie zrobili to tak, tak i tutaj ładnie byś wjechał w pociągi. Dobra, i teraz się zastanówmy, czy puszczamy tutaj ten pociąg, bo skąd idzie ten zielony? Bo jestem bardzo ciekawy. Zielony się sunie, jedzie przez tą stację, dobra, jedzie przez tą stację, już mnie przekupili. Ta stacja jest na tyle dobra, że akurat pasuje. Pasuje jak ulał. I tak, z tego co kojarzę, właśnie tu była jedna linia metra, tutaj nie dojeżdża żadna linia metra. Można byłoby spokojnie wykręcić stąd. Jeszcze, a tutaj się falić. Czemu się zaczęło wszystko falić nagle? To mi się nie podoba. No a tu sobie postawimy jedną stację metra do przesiadek. Bo to może być dobre miejsce. Tylko, o, idealnie. Się zastanawiałem tylko jakby tutaj ją postawić, ale widzę, że gra mi pozwoliła to zrobić za siebie. Więc to mnie akurat w tym wypadku to mnie ucieszyło. Aha, i tu widzę, że to nie będzie takie proste. Dobra. Gdzie jest ten tunel? Tunel jest tam. Stąd i stąd tutaj jakby się podłączyło ładnie, prosto, świetnie, udało się nawet. I nasza linia metra stąd właśnie będzie sobie dojeżdżać. Jeszcze tu, dobra, tutaj się udało. I co do tego, tutaj sobie dajmy przystanek jeszcze jeden, pośredni. Dobra, może turystę i faktycznie robotnik tutaj się niestety będą musieli też spotkać, ale nie powinno być aż tak źle. Właśnie, czy ty jak się tutaj zatrzymujesz? Dobra, nie, jest przejazd, bo się zacząłem już zastanawiać, bo on tak się tutaj zatrzymał niefalotownie przez chwilę, że się zastanawiałem, czy faktycznie jakiś problem się zrobił. O, i tutaj zobaczcie, zrobiliśmy te pasy i od razu się już zrobił normalny ruch. Tutaj tak samo jest już dobrze. No to jest już wszędzie chyba dobrze. Tak. Dobra, no to co do tego mamy chyba już sytuację opanowaną. Tutaj nawet bym mógł dociągnąć tą autostradę, tutaj coś wciągnie. A jeszcze tak tutaj dociągnąć, bo to właściwie nie jest niezbędne na tym etapie. Dobra, to wszystko mamy podpinane, podciągane i wszystko ładnie, pięknie mi tupa. Ile jest z czasem? Tam pewnie jeszcze jest czas. No to świetnie. To się, zobaczmy w ogóle jak tam nam idzie z tym. Jeszcze 5000 ponad nam brakuje. Dużo. Będę szczery, dużo. Zastanawiałem się, to już wam mówiłem chyba w tym odcinku, czy tutaj nie puścić właśnie... Mamy tam kolej jednoszynową, no... Będę musiał się bardzo, bo to ma być mimo wszystko miasto szczęścia, będę musiał się naprawdę mocno zastanowić nad tym, czy tutaj nie puścić sobie przez te dzielnice właśnie kolej jednoszynową i później nie przeciągnąć się tym mostem, tylko to jest też mimo wszystko daleko. Musielibyśmy pociągnąć tędy... Tu ewidentnie przez tą dzielnicę bym musiał jakoś przejechać. Może to byłoby jakieś niezłe podłączenie. Napiszcie w komentarzach, jeżeli sądzicie, że to jest coś wartego zainteresowania. Jeśli nie, to też napiszcie. Po prostu napiszcie. Dobra, stąd sobie zrobimy właśnie ten nasz dojazd. No powiedzmy, że tutaj już jest dobrze. I tutaj też by można było nawet zrobić to skrzyżowanie. Nie, tutaj nie będziemy robić już jakichś cyrków. To nie ta seria od cyrków. I stąd, czekaj, tu mamy... Bo tutaj nam wejdzie jeszcze spokojnie jedna warstwa z tego co kojarzę. Tak, tu chyba normalnie by nawet weszło. Nawet bez tego mojego przybliżenia. Nie, jednak nie. No to zróbmy tak jak było. Tak i tak. Dobra, i stąd tu. Aha, widzę, że trzeba było pójść od razu o krok dalej i podłączyć to już, dobra, nie będzie. Czekaj, tu. I tutaj. No dobra, na razie tutaj nie będziemy kręcić z tym, bo tam jeszcze nie ma jakichś
Nie ma tutaj jeszcze jakichś tam dalej już tych szczególnych jeszcze takich pomysłów, co, gdzie i jak. Właśnie, my tu postawiliśmy pierwszy przystanek podamowy i my mieliśmy tutaj to zrobić infrastrukturę podamową. A, to o tym zapomniałem. Dobra, to zaraz tym się zajmiemy. Najpierw dajmy sobie, żeby się mogli tutaj pobudować na wybrzeżu. No i jak mówię wybrzeże, to oczywiście by się przydało te promy tutaj wprowadzić. To tutaj dajmy już przystanek kolejny promowy. I tak. Tutaj na pewno będzie duża stacja promowa. Tutaj nie będziemy żadnej dużej stawiać. Gdzie są promy? Tu są promy. A, to powinno być bliżej. To niespodzianka. To powiem, że niespodzianka faktycznie. Okej. Tutaj i stąd. Tutaj. No i tutaj to idzie. I tutaj, proszę bardzo, to jest podłączone. Teraz dostawmy naszą dużą stację. Tu będzie taka przesiadkowa, mam nadzieję przynajmniej. Bo jest niedaleko właśnie ta nasza duża stacja. Zobaczcie, oni się ucieszyli, że im usunąłem jedyne podłączenie ze światem. To jest City Scan, z tego nie zrozumiesz. I tutaj to, i tutaj podłączone, i dobra, i powiedzmy, że świetnie. Tutaj się oczywiście budujecie i nawet nie znikacie. To byłoby najbardziej preferowane. Czy oni mogą przechodzić tutaj przez przejście do pieszych? Wydaje mi się chyba, że tak. Tak jak najpierw chcę to sprawdzić na zasadzie mapki. Bo wiecie, że oni nie mogą przechodzić w teorii bez przejść dla pieszych. Ale widzę, że chodzą. Dobra, chodzą, jak chodzą, to chodzą. Co nie zmienia faktu, że my i tak wiem, że przejście z jednej i z drugiej strony. Raz, dwa, trzy tego naszego promu. Tu. Dobra, i tu widzę, że musimy niestety trochę dalej pójść. Stąd tu, tutaj sobie zejdziemy do tego miejsca. I stąd pójdziemy już normalnie. Okej, i dojdziemy sobie gdzieś dotąd i... No i tu chyba będzie najprościej zrobić dojście do tej ścieżki, co tutaj właśnie ma taki dosyć duży ruch. Okej. No. Ewentualnie możemy właściwie tutaj zrobić własną ścieżkę już na górę. I tam też oczywiście. Czekaj. I tutaj się... i stąd się podłączyć. To też może być jakiś pomysł. Zobaczymy, czy podziała. Jeżeli nie podziała, no to nie. Jeżeli podziała, no to... why not? Well, yes. I stąd zróbmy tak samo podłączenie z tym. Zobaczmy, czy się to podłączyło. Cyk, idą. Dobra, idą, wchodzą, tutaj też się kręcą. I na razie do naszych tutaj promów też jeszcze nie widzę jakiegoś dużego ruchu. Wody wam brakuje. No dobra, to wodę możemy wam podciągnąć. I kolejny punkt naszego promu. Ludzie się zaczęli chcieć budować w tym mieście. No to będzie chyba gdzieś tutaj mniej więcej. Wyburzam dwie części, bo te nasze promy nowe widzę, że się nie lubią. Nie chcą się wpasowywać w to, co ja już tutaj kiedyś te system ulic zbudowałem. Więc tak dla bezpieczeństwa już wyburzam więcej. Dobra, i tutaj mogę po prostu wyburzyć, bo tutaj na razie jeszcze i tak nic nie ma. I tu będzie kolejny przystanek promowy na takim zakręcie, na rozstaju. Taki jest przystanek Warszawy naprawdę, na rozstaju. I stąd sobie zrobimy podłączenie. Dobra. I możemy właściwie dociągnąć dzięki temu aż dotąd, no bo to jest, będzie faktycznie fizyczny nasz koniec, przy okazji dojdzie do ciebie prąd. Dobra, no i teraz tak, podłączmy całą naszą tutaj tą część. A, bo tu widzę, że tędy płyną i tędy, no to tak, wywalmy najpierw tutaj tą trasę promu. No, on zniknął. Ale tędy nie będziecie płynąć, wy stąd możecie ewentualnie, jeśli już, to tak popłynąć sobie. Gdyż stąd będzie, a właśnie tutaj tą częścią mostu bezpośrednie podłączenie z tamtą częścią. Teraz tak, ładnie tutaj byśmy wprowadzili to, z czego byśmy to później stąd tu ładnie wyprowadzili i tu się podłączyli, dobra. To nam się udało. I teraz stąd robimy podłączenie do tego miejsca i stąd
W ogóle widzę, że tutaj dosyć duży ruch był. Do tego miejsca. Tutaj byśmy zabili... Widzę, że trzeba zrobić osobną sekcję dla tej drugiej części. Tego się nie spodziewałem, ale dobrze. Dobrze, zawsze im więcej, tym lepiej, pamiętajcie. Im więcej dobrze skomunikowanych części miasta, tym lepiej. To jest moja domena. No i stąd... Powiedzmy, że dotąd. Teraz pytanie, czy tutaj się jakoś te rozdzielały? Co najmniej dziwne. Co najmniej dziwnie się to porozdzielało. No to tak, możemy teraz wywalić już tą część, no bo tu faktycznie nic nie będzie płynąć. Tu jest... A, tu jest nasza ta część pływająca. Dobra, to tam mamy zrobione i stąd będzie właśnie kolejny, tutaj już bez jakichś tam wymysłów. Możemy sobie po prostu to tak dociągnąć. Sprawdźmy co do wody, poziom wody, no tutaj powinniśmy to zgłębić. Ewidentnie trzeba zgłębić. Natomiast tutaj sobie to wyrównajmy i stąd tutaj jak było to zgłębiane, tak sobie tutaj dogłębmy i tak dalej, różne przyimki, różne rzeczy i stąd sobie dociągniemy, o właśnie tak jak tutaj to płynie, dotąd. Dobra, no i stąd będzie płynąć sobie osobna linia, czyli tak. Na przez pierwszy, ten bliższy będziecie się zatrzymywać, żeby nie nabić korków jakichś zbędnych mi tu. Tak, i widzę, że oni się naprawdę cieszą na tę komunikację, na te promy. No jak komunikacja, tak komunikacja, no bo to są mimo wszystko promy, no ale nie powinno być tak źle. Jedyny największy minus tych promów jest taki, że wszystkie one płyną nie stąd. Skąd one płyną? Nie gadaj. Stąd. I kiedykolwiek jest jakaś zmiana do czegokolwiek, czy w ogóle, to one naprawdę mają długą drogę. Więc my sobie zrobimy nowy hub, z którego one będą wypływać, właśnie tutaj, na tej wyspie. Oddalonej od wszystkiego, co nam znane i w ogóle. Zrobimy sobie tutaj taką podstawową, gruntową drogę. I ona sobie będzie dojeżdżać tutaj, właśnie. Przed punktem jeszcze pobudu opłat. I jakby coś będą mogli sobie tutaj dochodzić. A nawet jest na linii wody, to jest już dobry plus. Prom sobie dociągniemy. I stąd będą wypływać sobie nasze wszystkie przyszłe promy. I będą mogły się ładnie doschodzić, no bo nie widzę lepszego miejsca. Bardziej we wszystkich kierunkach niż to. To tak, tu macie na pewno dobre połączenie. Tu można zrobić taki zakręcik, jakbyście chcieli. Dalej... Stąd, no stąd tutaj na przykład, macie też dobre podłączenie, będziecie mieli. I oczywiście najważniejsze, czyli stąd do tej naszej centrali tutaj, z której wszędzie się po prostu rozpływacie. Widzę, że to całkiem nieźle i już ładnie to zaczęło wyglądać. Tak, ja tu widzę, że to się podzieliło nie tak, jakbym wolał. Nie tak, jakbym chciał, ale no dobra. W takim wypadku trzeba to jeszcze raz przerobić i zrobić, aby stąd po prostu było te bliskie podłączenie z tym, czego oni pragną, czyli pragną podłączenia z tym bliskiego stopnia. I teraz pewnie to będzie ładnie wyglądać. No, dokładnie. To jakby coś to mamy zrobione właściwie. Jeżeli chodzi tu promy, tylko tu nie mamy promów. Możemy zrobić taką jedną linię ewentualnie. A, tylko że w odwrotnym kierunku. Stąd byś sobie popłynął. No do tego miejsca mimo wszystko. Stąd, tu i później tu i tu. I mamy jakby coś jeszcze tutaj, jedno takie podłączenie. Zawsze. Nigdy za mało połączeń takich, to pamiętajcie. I tak, tu będzie na dole linia metra poprowadzona, bo tu będzie osobny system komunikacji, jeżeli jeszcze nie zapomniałem wam tego powiedzieć. I sobie dociągniemy to w dzisiejszym odcinku i na tym zakończymy. Czyli stąd jedzie sobie metro tutaj. I kolejną stację sobie damy... Nie chcę ich dawać zbyt blisko. Ale ta kolejna będzie blisko, że tylko po to, żeby się tutaj jeszcze ładnie mieli, w miarę mogli przesiąść. Chociaż... Dobra, nie, na razie zostawimy. Tutaj jak będzie drugi jakiś piętro czy cokolwiek. Czy właściwie nawet bym powiedział, że raczej gdzieś tu.
I tutaj na górze może będzie kolejna stacja meta. Sobie może zróbmy tutaj tunel, że tam do góry chcę jechać, to wtedy może nie zapomnę. Bo wiecie jak to jest, jak ja zapominam różne rzeczy, no to to bardzo łatwo mi przychodzi. To zróbmy sobie tu z kolei, a tutaj jest ładne miejsce na stacji. Ale nie wiem czy to nie jest przekombinowane. Nie, ja pierwszy jest przekombinowane, po drugie jest zbyt blisko. No, tu widzę drut. A, bo tutaj nasz prąd idzie. Nasz prąd idzie do tej wyspy, no tak. A my tutaj się teraz bardziej rozwijamy. I właściwie można by go już zmienić. Bo my mamy już tutaj podłączenie stąd. Proszę bardzo. Już macie, spokojnie. I jeszcze jedna nasza stacja meta będzie... Tam już usytuujemy sobie nawet przy tych promach. Proszę bardzo. I żebym nie zapomniał... Przypominam, tutaj są ścieżki. Po to, żebyście mieli tu komunikację, bo jak mi tutaj zatraci się ta komunikacja pomiędzy tymi częściami, to się zrobi maglewnik, bo nie będą mieli ludzie jak przechodzić z jednego miejsca na drugie. A tego na pewno bym nie chciał. A dalej to jeszcze nie ma żadnej komunikacji. I budynków. To tak, stąd sobie będzie zjeżdżać nasze metro w dół. Dosyć ostro. Na szczęście to nie jest prawdziwe metro. Jak, nie wiem, na przykład w Warszawie, więc nie musimy się martwić o nachylenie, jakieś łączenia i w ogóle buduje się je o wiele szybciej. To chyba wszyscy zauważyli. I jak widzicie, mamy prostą komunikację do dworca kolejowego, który spokojnie będzie nam tutaj zabierać cały ten ruch. No więc to, co się zastanawiam co do tej naszej kolei jednoszynowej, to powiem wam, chyba nie ma takiej dużej potrzeby. Ewentualnie możemy to zrobić na zasadzie, że po prostu będzie to zbierać ludzi na górze w tej kwestii. Napiszcie w komentarzach, czy sądzicie, że to jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę na dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak dalej się to miasto będzie rozwijać i nie tylko, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No a jak widzimy, ruch na stację jest duży. Poza tym tutaj jeszcze jest przystanek tramwajowy, o którym już chyba zapomniałem w ogóle. No i tak, no i się dzieje, dzieje się. Jak jest tutaj z promów? Właśnie, byśmy może złapali jakiegoś proma. No ma, to jest nasza, tak, to jest nasza linia lokalna, a to jest ta nasza linia, która płynie gdzieś dalej. Ta linia ma, o kurde, co to jest? Wow, to widzę, że jest pożądane połączenie, więc dajmy sobie jeszcze jednego proma. A nasza zielona też jest na pewno pożądana, jest pełna. Mhm. Serio. Na tak dużej przestrzeni daliście jeden, dwa. Tu co najmniej dajmy 4, po prostu, żeby była ładna częstotliwość dla turystów. Dobrze, sądzę, że nasze miasto się dobrze rozwija. I do zobaczenia już wkrótce. Cześć! I'm going to go to the hospital.